Witajcie serdecznie moi drodzy w kolejnym nagraniu z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj skupimy się bardzo mocno na kwestii mentalności sprzedawcy. I to jest nagranie, które robimy specjalnie na życzenie jednego z oglądających o nicku Bode Miller. I zachęcam was do tego, żebyście, jeżeli macie jakieś problemy, żebyście śmiało wrzucali taką informację w komentarzu. On konkretnie zadał mi pytanie o treści, że był po bardzo ciężkiej rozmowie z klientem, w której klient mocno się na nim wyżył. I co on ma zrobić, żeby odzyskać entuzjazm do pracy. Pamiętaj o tym, że jeżeli już jesteś na moim kanale i chcesz się rozwijać, to zostaw po sobie łapkę i suba. Jedziemy z koksem. To nie jest nic nadzwyczajnego, że czasami rozmowy z klientem bywają trudniejsze. Nie mylić ze słowem trudny klient. Ja jeszcze raz wspomnę o tym, że trudny klient to jest w mojej ocenie slogan firm szkoleniowych, które w ten sposób sprzedają szkolenia. Coś takiego jak trudny klient nie istnieje w praktyce. Jest co najwyżej trudniejszy klient dla nas, trudniejszy w sprzedaży czy trudniejszy w obsłudze. I pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, to jest nie brać tego do siebie. I wiem, dla osób, które są w szczególności mocno emocjonalne, może to być bardzo, bardzo trudne. Dlatego, że no czasami wiemy, jak się zachowują klienci, tak? Czyli rzucają wyzwiskami, rzucają wyrazami na K i na H, urządzają sobie wycieczki personalne w naszym kierunku. Natomiast, jeżeli chodzi o takie zachowania klientów, no to tak jak już powiedziałem, fundamentem jak gdyby radzenia sobie z tym jest nie brać tego do siebie. Bo pamiętajmy o tym, że drugą rzeczą, która jest bardzo, bardzo, bardzo ważna, to jest oddzielenie człowieka od problemu. Klient może się na nas wyładować, dlatego że ma po prostu jakiś konkretny problem. W tej sprawie się z nami kontaktuje. Być może jakaś awaria, która nastąpiła po naszej stronie, jakieś niedopatrzenie, jakiś niewłaściwy towar dostarczony spowodował, że ten klient ma teraz problemy dla siebie biznesowe. Natomiast to, że on do nas dzwoni i ma pewną dawkę emocji negatywnych, może bardzo mocno właśnie wynikać z tego, że to przekłada się na jego biznes, więc ciężko by było, żeby on w każdej sytuacji dzwonił do nas uśmiechnięty. Są sytuacje, gdzie każdemu z nas puszczają nerwy, po prostu. I tak może również zachować się klient, więc musimy po pierwsze nie brać tego do siebie i oddzielać człowieka od problemu. Jeżeli on się z nami kontaktuje, to prawdopodobnie ma jakiś konkretny problem i jego gorszy stan, gorsze samopoczucie może wynikać z trzeciej rzeczy. Czyli musimy zrozumieć to, że my mamy różne nastroje jako ludzie. I ktoś z was powie, no to takie jest takie sobie. To przytoczę przykład. Wiele mówi się o roli motywacji w sprzedaży i dużo się mówi właśnie o tym, że dobry sprzedawca powinien być zmotywowany. Z czym ja się zgadzam. Natomiast jak ja widzę te wszystkie sztuczne techniki motywowania ludzi, albo nakręcania sztucznie ludzi, to nie do końca się ze wszystkimi zgadzam. Pamiętajmy o tym, że motywacja jest stanem. Nie możesz być wiecznie zdemotywowany, bo uważam, że to są zaburzenia depresyjne. Nie możesz być też wiecznie zmotywowany, bo to są, wiecie, ci wszyscy jesteś zwycięzcą i ci co... Coś im tam gdzieś nie styka. Motywację możesz pobudzać. I teraz tak samo jest z naszym samopoczuciem, czy ze stanem, który mamy w tym momencie. I pamiętajmy o tym, że klient również może mieć gorszy dzień. Dla przykładu, wykonujesz zimny telefon do klienta, tam stoi pufa i klient robi to, co najczęściej robi się z pufą, czyli trzaska małym palcem kant pufy. No wyobrażasz sobie, żeby w tym momencie odebrał telefon. Dzień dobry, panie Patryku, przecież ja czekałem na pana telefon. Czy będzie miał raczej inny zupełnie stan w tej chwili? Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyście zapamiętali sobie, że ludzie mają różne stany. I to, że ktoś dzisiaj jest tym przysłowiowym najgorszym gnojem, to w dalszej perspektywie może sprawić, że innego dnia to jest zupełnie inny człowiek. To jest człowiek, z którym można konie kraść czy litry wódki wypijać. Po pierwsze, to po takiej rozmowie z klientem powinniście zaaranżować sobie przerwę. Dla tych osób, które czytały moje książki, zarówno Telebohatera, jak i Zaprojektuj swoją sprzedaż, doskonale wszyscy wiecie, jak dużą wagę przywiązuje właśnie do odpowiedniego nastawienia mentalnego. I tam opisywałem w tych książkach taką naszą metodę, czyli zrobienie sobie 5 minut na odstresowanie. O co w niej chodzi? Że jeżeli jesteś właśnie po trudnej rozmowie z klientem, to nie przenoś swoich emocji na kolejnego klienta, tylko zaaranżuj sobie dodatkową 5-minutową przerwę, w trakcie której bardzo ważne, żebyś oderwał się totalnie od środowiska pracy. Czyli idź sobie na spacer, idź na fajkę, puść ulubioną muzykę, muzykę, którą lubisz, dlatego że tylko w ten sposób jesteś w stanie się zresetować, bo ja wielokrotnie widziałem, jak wiecie, na przykład ludzie wychodzą grupowo na fajki i zaczyna się to takie kółko wzajemnego narzekania, że o, jakiego ja miałem klienta, ho, ho, jakiego ja miałem klienta i tak dalej, i tak dalej. To sprawia, że oni dalej pozostają w tym takim złym ferworze i
ciężko jest im się zrelaksować. Druga właśnie rzecz, powiązana bezpośrednio z tym, to zajmij się na chwilę czymś, co cię relaksuje. Słuchajcie, dzisiaj w biurach jest tyle fajnych miejsc, z których można skorzystać. Są konsole, są worki treningowe, są zwierzęta, są różne inne rzeczy, które nas mocno relaksują. Jeżeli nie masz tego w swoim biurze, to odpal sobie na chwilę, nie wiem, Facebooka sobie poskroluj. Zobacz sobie jakiś fragment serialu na Netflixie, obejrzyj sobie coś na YouTubie. Nie ma to znaczenia, ale zajmij się na chwilę czymś, co cię zrelaksuje, co wyprowadzi cię z tego złego stanu, który masz w tym momencie. I ostatnie, tylko uwaga, tu mam jedną zasadniczą dygresję. Taka sytuacja musi wydarzać się nagminnie. Kiedy ta sytuacja wydarza się nagminnie z klientem, powinieneś z tego klienta zrezygnować. I tu historia jedna, którą jakiś czas temu podczas szkolenia usłyszałem. Nowy dyrektor sprzedaży, Paweł, którego serdecznie pozdrawiam, na dzień dobry, na wejście do firmy, jako nowy menadżer sprzedaży zdyskwalifikował dwóch klientów. Dlaczego? Dlatego, że ci klienci notorycznie urządzali sobie wycieczki personalne w kierunku dziewczyn z jego biura obsługi klienta. I on stwierdził, co ja bardzo mocno pochwalam, że dobrostan psychiczny dziewczyn, które są w jego zespole, jest ważniejszy od dwóch klientów, którzy za każdym razem robią dokładnie to samo. Dlatego warto się zastanowić, jeżeli sytuacja powtarza się nagminnie, jeszcze raz podkreślam, czy my tego klienta nie powinniśmy odpuścić, czy nie powinniśmy go zdyskwalifikować, bo ktoś powie, no dobra, ale to jest dobry klient, przynosi nam dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. Natomiast pomyślcie sobie, ile przez swój zły dobrostan, przez swoje złe nastawienie mentalne, ile tracicie innych wspaniałych okazji sprzedaży lub klientów, których moglibyście pozyskać i wprowadzić do waszego portfolio. Dajcie znać w komentarzu, co jeszcze robicie, żeby odzyskać motywację czy chęć do pracy właśnie po takiej sytuacji. Tymczasem, jeżeli nie macie mojej najnowszej książki, bo Telebohater już się kończy, to zapraszam was na stronę zaprojektuj-sprzedaż.pl. A tutaj mignie wam za chwilę nagranie, w którym opowiadałem o asertywnym zapleczu, czyli w jaki sposób wykorzystać technikę asertywnego zaplecza, kiedy właśnie klient zaczyna przeginać bagietę. Także do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się. Hey.